żołnierz Polski Niepodległej, jeden z tych, co do końca był wierny jej służbie. Stał się takim symbolem żołnierzy wyklętych, żołnierzy niezłomnych, walczących z tą okupacją komunistyczną, walczących w sposób skuteczny i do samego końca. W nocy z 13 na 14 kwietnia 1951 roku w obławie komunistycznej zginął Mieczysław Dziemieszkiewicz-Rój, legendarny żołnierz podziemia antykomunistycznego. Mieczysław Dziemieszkiewicz-Rój to żołnierz podziemia antykomunistycznego, ostatni dowódca Okręgu Warszawskiego Narodowego Zjednoczenia Wojskowego. Dowodził licznymi akcjami przeciwko komunistycznym siłom bezpieczeństwa oraz ich agenturze. Mieczysław Dziemieszkiewicz, pseudonim Rój, starszy sierżant Wojska Polskiego, pokolenie 30-latków, pokolenie żołnierzy niezłomnych. Tych, dla których wartości takie jak Bóg, honor i ojczyzna były prawdą. To postać związana z żołnierzami wyklętymi, ale z tym młodym pokoleniem, które dorastało w czasie okupacji, bo on przecież uczestniczył w tajnym nauczaniu, był człowiekiem młodym, został zwerbowany z poboru do wojska tego ludowego, tego komunistycznego. Zostaje w 1945 roku wcielony do pułku Ludowego Wojska Polskiego. Zdezerteruje z tego pułku na wieść o tym, że Sowieci zamordowali mu w trakcie napadu rabunkowego brata i zdecyduje się walczyć z tą nową okupacją. Przyjmuje wtedy pseudonim Rój i na północnym Mazowszu stał się legendą. Walczył i likwidował zarówno funkcjonariuszy bezpieki, funkcjonariuszy NKWD, jak i agentów, którzy współpracowali z NKWD czy bezpieką, czy UBW-cją. To ten teren, który tak naprawdę wraz z Lubelszczyzną stanowił główną oś siatki konspiracyjnej podziemia niepodległościowego. Podziemia, które liczyło ponad 100 tysięcy żołnierzy, którzy nie złożyli broni po 1945 roku. Otaczany potrafił wychodzić z okrążenia przez siły komunistyczne dosyć szczęśliwie. Trwał i budził przekonanie, że wolna Polska upomina się o swoje prawa. Przeszedł do legendy ze względu na swoje brawurowe akcje, ze względu na to, że był nieuchwytny przez długi czas, ale to postać młoda i też oczywiście bardzo tragicznie zginął w walce. Został okrążony w ostatniej akcji przez 250 żołnierzy UB. Tak obawiali się go na północnym Mazowszu. Został otoczony, prawdopodobnie zdradzony przez swoją narzeczoną, przez swoją dziewczynę, a to z kolei wiązało się z tym, że rodzice byli szantażowani, rodzice byli torturowani przez komunistów, więc ona jak gdyby uległa tej presji. Narzeczona naiwnie wierzyła w to, że uda się odzyskać rodziców, którzy byli więzieni w Powiatowym Urzędzie Bezpieczeństwa. Naiwność w odniesieniu do komunistów nigdy nie przynosiła pożądanych rezultatów. Tak było i w tym wypadku. Bohaterska śmierć Roya stała się legendą, która na całym Mazowszu była przenoszona pocztą pantoflową z ust do ust. Przeszedł do legendy i ta legenda do dziś trwa. I nikt nie może dzisiaj powiedzieć, że Rój to bandyta. Roya charakteryzowała brawurowa odwaga, konsekwentny patriotyzm i wielkie poświęcenie dla sprawy, w którą wierzył.